Witam serdecznie dzisiaj po południu. Rekordowa strata NBP. Szok to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także do tego, żeby wziąć udział w naszej trzeciej edycji akcji charytatywnej X-Market U Dzieciom, która potrwa do końca tego czwartku. Zachęcam do tego. Ja zasiliłem jako pierwszy tą akcję kwotą prawie 3000 zł, tak jak Państwu powiedziałem. I zachęcam do tego, żeby w piątek, najbliższy piątek, spotkać się ze mną oraz z Markiem Rogalskim w kawiarni Agere Contra na naszym następnym spotkaniu poświęconym analizie rynków finansowych. Spotkajmy się na żywo, pogadajmy i nawiążmy relacje. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Rekordowa strata NBP. Szok. Drodzy Państwo, dzisiaj jednym z ciekawszych tematów, który przez rynek jest dyskontowany, są informacje o rekordowej stracie NBP. Narodowy Bank Polski może w tym roku odnotować prawie 20 miliardów złotych. Te dane to są szacunki na koniec października, więc mamy jeszcze 2 miesiące i bardzo wiele zależy od tego, jaki będzie kształt siła krajowej waluty w końcówce tego roku. I im mocniejszy złoty, tym może być większa strata, ale to jest, nie jest najciekawsza informacja, która wynika z tego, ponieważ no, w założeniach budżetowych na przyszły rok szacowane, że do budżetu państwa wpłynie około 6 miliardów złotych. A jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że ten wynik Narodowego Banku Polskiego będzie na takich poziomach, to oczywiście żadnego wpływu do budżetu nie będzie i będzie oczywiście nowy rząd będzie musiał pozyskać te środki z innych źródeł. Więc Narodowy Bank Polski w tym roku może odnotować bardzo dużą, rekordową stratę. Jak widzimy tutaj na tym wykresie, ostatnie 2 lata to jest bardzo zła informacja dla Narodowego Banku Polskiego, ale kiedy równolegle będziemy posiłkować się zachowaniem amerykańskich światowych obligacji, to widzimy, że równolegle do tych strat Narodowego Banku Polskiego mamy także gigantyczną, rekordową, wielką bessę na amerykańskich obligacjach. Takiego trendu, takiej tendencji na amerykańskich obligacjach nie było, przypominam, od 1788 roku. Od 200 lat nie było tak gigantycznych perturbacji, takiego trendu, takiej bessy na amerykańskich obligacjach, więc takie wyniki Narodowego Banku Polskiego nie są żadnym zaskoczeniem i taka rekordowa strata, która się szykuje, jest efektem tego, że nie tylko na amerykańskich obligacjach, ale praktycznie na obligacjach na całym świecie doszło do gigantycznej fali przeceny i że portfel obligacji musi być przewartościowany, stąd też tego typu wyniki. Jako że to są generalnie wyniki księgowe, dlatego też tego typu informacja jako dla samej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski, nie będzie miał większego znaczenia. Jednak oczywiście tego typu informacja nie jest zbyt korzystna, zwłaszcza dla budżetu naszego kraju. I jak wiemy, wyniki, które teraz będą ostatecznie pokazywane, zależą także od kursu krajowej waluty. Dlatego też to, co się wydarzy w końcówce tego roku, zwłaszcza 30 grudnia na rynku krajowej waluty, może być także niezwykle interesujące. Dlatego też moim zdaniem możemy oczekiwać podwyższonej aktywności i zmienności. Z jednej strony działania Narodowego Banku Polskiego, część spekulantów może otwierać swoje pozycje na przyszły rok. Dlatego też moim zdaniem nie będziemy się nudzić na rynku krajowej waluty w końcówce tego roku. No i jak wiemy, rekordowa strata Narodowego Banku Polskiego jest efektem zachowania amerykańskich światowych obligacji, w tym oczywiście także na starym kontynencie. Dlatego też stopy procentowe są teraz takie istotne. Jak wiemy, jutro mamy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. One będą miały gigantyczny potencjał ku temu, żeby kreować znowu trendy na amerykańskich obligacjach, a w środę i w czwartek, w środę mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, w czwartek Europejskiego Banku Centralnego, więc pod koniec tego tygodnia rynek już będzie grał 2024 rok, rynek długu będzie się nastawiał na to, w którą stronę mogą podążyć obligacje w przyszłym roku, dlatego też zmienność cały czas powinna być duża. No i te wyniki, ta rekordowa strata Narodowego Banku Polskiego może być jeszcze wyraźnie zwiększona albo zmniejszona, a jeżeli rentowności będą spadać, to będzie ona zdecydowanie mniejsza i myślę,
że ta tendencja ku temu, żeby rentowności szły w dół, jest scenariuszem bazowym. A dlaczego? Ponieważ kolejny wykres pokazuje, jak inwestorzy, jak traderzy zakładają się, co się może wydarzyć ze stopami procentowymi na całym świecie w 2024 roku, to widzimy, że praktycznie wszędzie, poza Japonią, spośród tych dużych gospodarek, stopy procentowe mają spadać i to wyraźnie. Nawet dla strefy euro 5 obniżek o klasyczne 25 punktów bazowych jest uwzględniane. Natomiast ewidentnie banki centralne mają uwzględniać w swojej ścieżce zachowania polityki monetarnej to, że prawdopodobnie udało się pokonać światową inflację. Dlatego też nie są już potrzebne stopy procentowe nawet na tych poziomach, które były obserwowane w 2023 roku. Ten wykres bardzo ładnie pokazuje, jak rosną teraz oczekiwania co do tego, gdzie będą stopy procentowe w 2024 roku, z wyjątkiem Japonii, ponieważ tutaj oczekiwane są podwyżki stóp procentowych, o czym, jak wiemy, jest to teraz główny temat, który powoduje dużą zmienność, amplitudę wahań na parach związanych z jenem. No i drodzy Państwo, jako że Fed teraz jest najciekawszym, najważniejszym materiałem do dyskontowania przez rynki finansowe, dlatego też polecam, oczywiście podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, najnowszy raport, czy Fed schłodzi Hossę. Naprawdę warto się zaznajomić z tym materiałem, warto znać różne punkty widzenia, żeby ograniczać ryzyko własnych inwestycji i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu. Ten materiał, czy Fed schłodzi Hossę, przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Kolejną ofiarą, jeżeli można tak powiedzieć, zmian w oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej jest kryptowaluta. Jak widzimy tutaj, dzisiaj o poranku doszło do oszacowania, do zmniejszenia wpływu tego, gdzie mogą być stopy procentowe w 2024 roku, zwłaszcza momentu pierwszej obniżki stóp procentowej, i ten Bitcoin zaczął wyraźnie spadać na wartości. Dzisiaj rynek jest spokojny w Europie, prawdopodobnie także będzie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ będziemy czekać na te dane o inflacji i jutro może być ta podwyższona zmienność, ale dzisiejsze wydarzenia pokazują, że wpływ potencjalnych zmian w przyszłej stopy procentowej nawet na kryptowalutę jest ogromny. I wniosek jest taki, że jeżeli będą materializowane w przyszłym roku obniżki stóp procentowych, to Bitcoin i inne kryptowaluty mogą być jednym z głównych beneficjentów wzrostów. I HOSSA nie tylko napędzana halvingiem, przypominam, halving będzie w drugim kwartale przyszłego roku, to ta HOSSA może znowu wydźwignąć kryptowaluty tak wysoko, jak tylko się da, i możemy być nie tylko świadkami ataku na ostatnie maksima wszechczasów, ale także możemy być świadkami ich odnowienia i nowych rekordowych poziomów, które nie były oczekiwane, nie były obserwowane jeszcze nigdy w historii. Przypominam, naprawdę obniżki stóp procentowych i halving w przyszłym roku sygnalizuje, że poszukiwanie alfy może sygnalizować, że to właśnie na rynku kryptowalut, na Bitcoinie, może być ona najlepszy sposób i najłatwiejszy do znalezienia. I kolejnym rynkiem, który jest bardzo czuły na te wahania oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej, jest rynek amerykańskiego dolara i europejskiej waluty. Zwłaszcza amerykański dolar jest tutaj taki istotny, ponieważ jego dalsze osłabienie będzie sygnalizowało wpływ i zwłaszcza presję światowego rynku na ryzyko. I gdyby się okazało, że dopiero po tych informacjach, które poznamy w najbliższych dniach, kurs euro-dolara wydźwiga się nad poziom 1,08, to będzie to zachęta do tego, żeby nawracać do scenariuszy prowzrostowych, a przebicie poziomu 1,07 do nawrotu do scenariuszy prospadkowych. Przypominam, jutro, w środę i w czwartek mamy super ważne wydarzenia i prawdopodobnie dopiero w czwartek wieczorem czasu europejskiego już będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Na chwilę obecną konsolidacja jest bardzo ładnie określona i prawdopodobnie do jutrzejszych danych na pewno tutaj się niewiele wydarzy i to samo sygnalizuje nam rynek opcji instrumentów pochodnych, gdzie implikowana zmienność overnightowa na eurodolarze jest na poziomach obserwowanych w ostatnich miesiącach, więc jutrzejsze dane o inflacji raczej nie powinny doprowadzić do jakiegoś gwałtownego wzrostu zmienności, ponieważ najważniejszy dla amerykańskiego dolara w tym tygodniu jest Fed, a dla samej pary euro-dolarowej rynek będzie dyskontował także informacje z Europejskiego Banku Centralnego. Kolejny rynek, który jest niezwykle wrażliwy na te oczekiwania co do obniżki stóp procentowych, to jest rynek surowca i złoto, które dzisiaj wraca poniżej 2000 dolarów,
zaczyna wspierać scenariusze prospadkowe. Te krótkoterminowe perspektywy znowu zmieniają się na prospadkowe. Kształt świecy tygodniowej, która się tworzy, zaczyna faworyzować jakąś większą korektę spadkową, ale oczywiście wiele może się zmienić i wszystko może się wydarzyć jeszcze po tych wszystkich informacjach, które poznamy w tym tygodniu, więc jeszcze ostatecznie nie skreślałbym nawet w krótkiej perspektywie długich pozycji jako tych, które mogą ostatecznie wygrać całą rynkową batalię w końcówce tego roku. Rynek miedzi jest zaklęty między dwoma ważnymi poziomami i czekamy na wybicie. I tutaj także słabość ewidentna Chin odciska się swoim piętem, więc żadnych nowych sygnałów tutaj nie ma. Ropa naftowa nie chce rosnąć, sygnalizuje nawrót ochot na spadki, a to jest dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, więc zachowanie ropy naftowej wspiera popyt na ryzyko. I zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj na Wall Street, czy indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza indeks Standard & Poor's będzie chciał rosnąć, będzie chciał kontynuować tendencję w kierunku oporów, które wynikają z maksimów wszechczasów. Do tych maksimów brakuje jeszcze około 5% miejsca na wzrosty i ten potencjał będzie naprawdę jeszcze bardziej prawdopodobny w realizacji, jeżeli dzisiaj uda się utrzymać nad poziomem 4600 punktów, a piątkowe zachowanie indeksu naprawdę sygnalizuje, że bez względu na to, jakie są dane makroekonomiczne, to rynek chce kupować ryzyko, ponieważ gra ożywienie gospodarcze wynikające ze spadku rynkowych stóp procentowych i stóp procentowych banku centralnego. Dlatego też moim zdaniem scenariusze prowzrostowe są zdecydowanie bardziej faworyzowane. A jak widzimy tutaj na tym wykresie, do kolejnych oporów jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Oppenheimer Asset Management daje prognozę na przyszły rok dla indeksu Standard & Poor's na poziomie 5200 punktów, czyli naprawdę dość jeszcze wysoko. Spodziewa się dalszego wzrostu zysków, co ma być uzasadnieniem tego, że indeksy giełdowe pójdą dalej w górę. Nowe maksima wszechczasów są na indeksie DAX. Widzimy tutaj, że wpływ spadku rynkowych stóp procentowych na DAX-a jest dobrze widoczny. Mamy po prostu zatrzymanie, być może pierwszą od bardzo wielu dni sesję, kiedy dzienna świeca będzie miała ciemny kolor. To sygnalizuje oczywiście uspokojenie, wychłodzenie nastrojów, a jutro po danych znowu może nawrócić tendencja wzrostowa, jeśli oczywiście inflacja będzie spadać mocniej niż zakładały prognozy. I na koniec rynki emerging markets, już wspominałem o tej rekordowej stracie Narodowego Banku Polskiego. Nie ma to oczywiście żadnego przełożenia na wycenę polskiej waluty. To jest pewnego rodzaju informacja tylko dla potencjalnych inwestorów na rynku obligacji polskich oraz dla rynków związanych z długiem. Polskie obligacje odbijają od poziomów tegorocznych minimów. Natomiast skala tego odbicia nie jest jakaś spektakularna, więc tutaj nic nowego się nie dzieje. A giełda papierów wartościowych, czyli indeks WIG20, jeżeli utrzyma się nad poziomem 2300 punktów, to także tutaj perspektywa wzrostów ataku na kluczowe opory 2375-2400 będzie scenariuszem bazowym. Tego będę oczekiwać i naprawdę widać, że rekordowa strata Narodowego Banku Polskiego nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ no, giełda dyskontuje przyszłość, giełda dyskontuje spadki rentowności obligacji, a jeżeli ten scenariusz naprawdę będzie realizowany w przyszłym roku, to Narodowy Bank Polski za 2024 rok pokaże zyski, które będą mogły być przeznaczone do budżetu, prawdopodobnie jak zwykle w 95%. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, czy Fed schłodzi hossę. Ten materiał, inny punkt widzenia niż mój, zachęcam do tego, żeby go poznać, ponieważ pozwala to ograniczyć ryzyko i zwiększyć szanse na sukces. Przypominam, jest on podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. I zachęcam to także do tego, żeby w najbliższy piątek spotkać się w kawiarni Agere Contra na spotkaniu, porozmawiać o giełdzie. Będzie to spotkanie także z Markiem Rogalskim, żeby nawiązać relacje, posłuchać siebie nawzajem, wymienić różne opinie oraz także zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w naszej trzeciej edycji corocznej akcji Ace Market You Dzieciom. Zbieramy na prezenty dla potrzebujących dzieci.
Tutaj macie, drodzy Państwo, na dole w opisie link do tego materiału i naprawdę zachęcam do tego, żeby wspierać naszą akcję w bardzo podobny sposób, jak to uczyniliście rok temu, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Przypominam, akcja skończy się z końcem tego czwartku o godzinie 23:59. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po sesji w Stanach Zjednoczonych o godzinie 22:00. Trzymajcie się, cześć!